Drodzy, myślę, że rozumiemy, że chrześcijaństwo nie jest religią. Nie jest to coś, co związane jest z jakimiś rytuałami i przez to coś może się wydarzyć duchowego. Ale chrześcijaństwo jest żywą, bezpośrednią, bliską społecznością z żywym Bogiem. My nie jesteśmy tutaj, żeby wypełnić czy spełnić jakiś obrzęd, ale aby spotkać się z żywym Bogiem, aby doświadczyć mocy Boga. Moi drodzy, za każdym razem, kiedy człowiek przychodzi do Boga i zaczyna wierzyć, ufać temu, co On mówi w swoim Słowie, doświadcza Jego obecności. I to nie jest coś, tylko emocjonalnego, iluzorycznego, ale to jest duchowa rzeczywistość. Ta wieczerza jest świadectwem. Oto Chrystus za nas oddał życie. Należy do Niego. Ten chleb i ten kielich, mówią, Chrystus oddał za mnie życie, ja mam w tym udział, ja mam cząstkę w Nim, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Tak więc mamy z nim społeczność, jak pisze Apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Mamy tą koinonię, wspólnotę z ojcem i synem przez wiarę. Wiara jest taką liną łączącą nas z niebem, pozwalającą doświadczać realności Boga. Jak puszczamy latawiec, i czasami ten latawiec jest tam gdzieś wysoko. Za chmurami, to, to ten sznurek, ta linka, którą trzymamy, czujemy, on tam jest, chociaż go nie widzimy. Tym jest wiara. Wiara pozwala mi widzieć to, co jest niewidzialne, doświadczać to, czego nie widzę, bardzo realnie. W pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale, od piątego. Do jedenastego wiersza są napisane takie słowa. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik Wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci Waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który Was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach Waszych, sam Was do niej przysposobi. Utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie, Jego jest moc na wieki, wieków. Drodzy, chciałbym dzisiaj mówić na temat, w jaki sposób, jak ty i ja możemy przeciwstawić się diabłu. Ja mówię tak, że jeśli ludzie. Uznają i wierzą, że Bóg jest, bardzo często nie wierzą, że jest ktoś taki jak diabeł. Ale tutaj ten fragment Bożego Słowa w Ewangeliach, w nauczaniu apostołów, możemy widzieć bardzo wyraźnie, że ktoś taki jak diabeł, jak szatan, jest konkretną duchową osobowością. Jest to ktoś, który robi wszystko, aby prawda Bożego Słowa nie dotarła do Twojego i mojego serca, do Twojego i mojego umysłu. On zaciemnia prawdę, On wykrzywia prawdę, czyni z niej, nadużywa jej w taki sposób, abyśmy nie zobaczyli tego, o co Bogu tak naprawdę chodzi. A więc tutaj mamy do czynienia z kimś, Komu mamy się przeciwstawić? Kiedy czytam Ewangelię i czytam o tym, jak Pan Jezus przeciwstawił się diabłu. Pamiętacie ten czas, kiedy Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody, stąpił na niego Duch Święty, a później Biblia mówi, że Duch Święty zaprowadził go na pustynię, aby go kusił diabeł. Jezus został poddany próbie. Podobnie jak Adam i Ewa w ogrodzie, został poddany próbie. Gdyby wtedy dał się skusić, nie mielibyśmy Zbawiciela. Jezus był człowiekiem podobnym do nas z wyjątkiem grzechu. Reprezentował całą ludzkość, tak jak Adam na początku, tak Chrystus na nowo reprezentował człowieka przed Bogiem. I dlatego stał się Zbawicielem, dokonał całego zbawienia, dlatego że nie dał się Pokonać diabła, nie dał się skusić, ale umiał mu się przeciwstawić. Diabeł nawet używał tekstów biblijnych. Przyszedł do Jezusa i kusił go, wykrzywiając słowo Boże, jego znaczenie, aby Jezus dał się złapać. Tak więc tutaj jest napisane, że człowiek Boży, że Ty i ja mamy przeciwko sobie potężnego nieprzyjaciela, duchową istotę, który zaciemnia prawdę i nie chce, aby człowiek uwierzył w Boga i Bogu. Biblia mówi i nazywa go list do Koryntian bogiem tego świata. Bóg tego świata, który zaślepia umysły niewierzących, aby nie przyjęli prawdy, nie uwierzyli prawdzie. Oczywiście, że tak generalnie człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, ale kiedy zaczynasz słuchać Prawdy Bożego Słowa. A Słowo Boże jest jak lampa dla naszych nóg, jest światłem dla naszego życia, Bożym światłem. Nagle zaczynasz dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałeś, i jeśli jesteś w tym wierny, oddany i szukasz Boga, On daje Ci się poznać. Ale mamy tego przeciwnika. Jak sobie poradzić z nim? Bo muszę Wam powiedzieć, że jest mocniejszy od każdego człowieka. Każdego, ale nie może pokonać tego, w którego życiu tak naprawdę mieszka Chrystus. I mamy nad nim przewagę, i mamy nad nim zwycięstwo tylko dlatego, że już nie żyjemy sami od momentu, kiedy nasze życie powierzyliśmy Bogu. Ale Biblia mówi, że od tego momentu Chrystus zaczyna żyć w nas. Amen. Apostoł Paweł tak pięknie powiedział: żyję ja, już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. A więc chciałbym, żebyś spojrzał: jeśli oddałeś swoje życie Bogu, uwierzyłeś Jezusowi, to wiedz o tym: Chrystus, który jest większy, który zdeptał głowę węża, On jest w tobie i On da ci zwycięstwo. I On daje zwycięstwo. Ale zanim przejdę, bo tak kiedyś. Czytając ten tekst, to mnie tak bardzo mocno uderzyłe, uderzyło. No dobrze, ale jak ja będę miał siłę i moc, aby przeciwstawić się temu sprytnemu wrogowi, temu przeciwnikowi? Jak to może być? Piąty wiersz, jakby jest takim wstępem, początkiem do tego, co jest napisane dalej. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Drodzy, pokora jest czymś dzisiaj totalnie zapomnianym i niemodnym w tym świecie. Liczy się człowiek zadufany w sobie, pewny siebie, który nikogo i niczego nie potrzebuje, bo on sam sobie we wszystkim poradzi. To jest przeciwieństwo pokory. Ale tutaj jest napisane, że mam się przyoblec w szatę pokory, bo Bóg. Pokornego wywyższa, pokornemu okazuje łaskę, to z pokornym Bóg będzie przebywał. Pycha wiedzie do totalnego upadku i zagłady. Diabeł stał się diabłem, bo wiecie, że Bóg nie stworzył diabła. Diabeł nie został stworzony przez Boga. To, co Bóg czyni, to, co Bóg tworzy. To, jest, to było wszystko dobre i bardzo dobre. Aniołowie zostali stworzeni, aby służyć żywemu Bogu. Ten, który stał się Lucyferem, szatanem, przeciwnikiem, czyli. Bo, bo szatan znaczy przeciwnik diabłem, czyli oskarżycielem. Był Szczególnym aniołem, który stał przed tronem Boga, możliwe, że był odpowiedzialny za uwielbienie i chwałę Boga. Ale zamarzył stać się równym Bogu. Chciał postawić swój tron na równi z tronem Boga. I to jest właśnie pycha, że człowiek wywyższa się nie tylko ponad człowieka, ale próbuje się wywyższyć ponad Boga. Nie chcę słuchać Boga, bo, bo brak pokory polega na tym, że my nie chcemy słuchać tego, co mówi Bóg w swoim świętym słowie. A więc, jeżeli chcę przeciwstawić się diabłu, jeżeli nie chcę ulec, ulec jego perfidii i kłamstwom, za muszę zadbać o to, abym stał w pokorze przed moim Bogiem, abym w, w sposób Właściwy traktował też mojego bliźniego, drugiego człowieka. W Królestwie Bożym pokora zajmuje jedno z priorytetowych miejsc. Człowiek pokorny nigdy nie wywyższy się kosztem drugiego człowieka, nigdy nie będzie patrzył z góry na drugiego człowieka. Popatrzcie, syn Boży, ja myślę, ta pokora, Bóg jest pokorny. Ta pokora jest w Bogu, bo On nie każe nam być pokornym, gdyby On takim nie był. To nie, On nie jest Bogiem, który jest, wiecie, taki zadufany, pełen pychy. Się. Nie, On jest Bogiem pełnym miłości, pełnym uniżenia, pełnym tego, że chce błogosławić człowieka, ratować człowieka. Jezus uniżył się i stał się człowiekiem. Kiedy przyszła ostatnia wieczerza. Kiedy uczniowie usiedli przy stołach, nikt nie pomyślał o tym, aby umyć nogi jeden drugiemu, tak jak było w zwyczaju, w ich tradycji, tak jak oni to praktykowali. Wszyscy zasiedli od razu albo położyli się przy stołach, bo wtedy należąco spożywali wieczerze. Pół leżąco. I oto Jezus, może wszedł ostatni do tej sali. Widział, że nikogo nie było, który by chciał usłużyć. Przepasał się przez wziął wodę, misę z wodą i zaczął umywać nogi swoim uczniom. Mówi: Czy wiecie, co ja wam uczyniłem? Jeżeli ja pan i nauczyciel i mistrz wam to uczyniłem, wy ten sam sposób czyńcie jeden wobec drugiego. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Inaczej mówiąc, szanuj honoru i starszych swoich rodziców. Przełożonych, kierowników pracy, szanuj, honoruj. A zobaczysz, że kiedy ty się uniżysz, że będziesz miał tą właściwą postawę, a powiesz, ale ten przełożony, a ten starszy, jest taki i taki, on wcale niewłaściwie się zachowuje. Ale jeżeli cierpisz w ten sposób, ze względu na Chrystusa i jego słowo, Bóg będzie ciebie wywyższał i błogosławił. Bo tak jest napisano. Jeżeli macie panów przykrych, którzy są pokrzywieni w tym całym swoim zachowaniu i działaniu, a wy pomimo wszystko zachowacie szacunek ze względu na Chrystusa, to Bóg będzie was błogosławił. Macie udział w tym cierpieniu, które przyniesie wam chwałę dla imienia Bożego. Człowiek pokorny, zatem nie będzie miał problemów z uległością. Wobec drugich. Człowiek pokorny będzie umiał cieszyć się sukcesów innych, nie nosi w sobie zazdrości. Człowiek pokorny to będzie wdzięczny i dziękował Bogu za to, co ma i kim jest. A muszę Ci powiedzieć, że każdy z nas jest wyjątkowy, kimś wyjątkowym w oczach Boga. Nie dość tego. Ty i ja zostaliśmy drogo wykupieni świętą krwią Jezusa. Pamiętam dzień mojego nawrócenia. Kiedy czytając Boże Słowo, Bóg mnie przekonał, że idę na zatracenie, że jestem grzeszny, pomimo całej mojej religijności. I kiedy zaufałem temu, że krew Jezusa Chrystusa spłaciła moje długi wobec Boga, obmyła mnie z moich grzechów, że jestem wolny od grzechów, że mogę cieszyć się społecznością z Bogiem, I wtedy uświadomiłem sobie, jakim byłem zakompleksionym człowiekiem. Jak nisko myślałem o sobie, i nagle zobaczyłem, że to jest wszystko niewłaściwe, i zobaczyłem, jak wielką mam wartość przed Bogiem, bo zostałem tak drogo wykupiony świętą krwią Jezusa Chrystusa. Drodzy, to Bóg ocenia naszą wartość, nie drugi człowiek. To Bóg ocenił Twoją i moją wartość, i za Ciebie i za mnie, oddał na krzyż na śmierć swojego Syna Jezusa Chrystusa. Czyż mogła być wyższa cena za Ciebie i za mnie? Jak mogę myśleć o sobie? Nie pozwól, żeby diabeł kłamca deprecjonował tego, kim jesteś, jak drogo zostałeś wykupiony. Ale ja coś muszę zrobić, coś podjąć. Ja muszę się zdecydować, okazać uległość, podporządkowanie, ale też być pokornym człowiekiem. Wiecie, mamy, wszyscy mamy z tym problem. Wystarczy, że ktoś tak naciśnie na coś w naszym życiu, zwróci nam uwagę na coś, a my od razu kolce pokazujemy. Od razu zaczynamy reagować obronnie złością. A a, a Ty też. Ale to nie jest pokora. O, ty i ja musimy uczyć się zajmować tą pokorę. Jeśli chcę przeciwstawić się diabłu, to muszę być, starać się o to, aby w moim sercu było to, co jest w Bożym sercu, a nie tego przeciwnika. Piotr pisze, Bóg sprzeciwia się pysznym, tym zadufanym sobie ludziom, pewnym siebie, którzy mówią, zdobędą cały świat. To jest wszystko łudne, to jest, to jest pułapka. Ale Bóg daje pokornym łaskę, a łaska oznacza przychylność Boga wobec nas. Łaska oznacza moc Boga, której On udziela nam, kiedy okazujemy przed Bogiem nasze pokorne serce. W wielu miejscach jest mowa o pokorze, pokora poprzedza chwałę. Bóg wybawia człowieka pokornego, pisze Hiob. Pokorny duchem dostępuje czci. Kto się zatem uniży, będzie wywyższony przez, przed Bogiem i przez Boga. A kto się wywyższa, będzie poniżony przez Boga. Bóg nienawidzi pychy. Bóg nienawidzi butnych oczu. To jest pierwszy z siedmiu grzechów, które Bóg nienawidzi. I na pierwszym miejscu Salomon wymienia butne oczy. Oznaczające arogancję, pychę, wyniosłość wobec Boga i ludzi. Bóg tego nienawidzi. Pycha jest uzurpacją. Człowiek chce zająć miejsce, które mu się nie należy. Z natury człowiek jest grzeszny. Moi drodzy, nie ma człowieka bez grzechu. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyliśmy, nikomu nie dostaje Bożej chwały. Dlatego Ty i ja potrzebujemy Zbawiciela i zbawienia od naszych grzechów, od naszego nieposłuszeństwa, od naszego buntu. Paweł pisze w liście do Rzymian, wszyscy zboczyliśmy na własną drogę, każdy szedł swoją własną drogę, nie oglądając się na Boga i na Boże drogi. Nawet kiedy oddajemy swoje życie Bogu, Oczywiście w tym momencie nasze ja kapituluję, detronizuję moje ja. Już nie ja jestem na pierwszym miejscu. Uznaję Boga, który jest na pierwszym miejscu i na tronie mojego serca. Gdy się nawracamy, poddajemy się Bogu Jezusowi, Chrystusowi, całym naszym sercem, ale z czasem gdzieś tam ciągle to nasze ja. Z tym naszym ja mamy problem. Ono gdzieś tam przy różnych okazjach się odzywa. A Bóg mówi, abyśmy temu się przeciwstawili, byli pokornego serca, bo Bóg będzie udzielał łaski pokornym. Tak więc Bóg wzywa, Boże dzieci, Bóg wzywa każdego człowieka, a szczególnie Boże dzieci, abyśmy byli pokornymi przed Bogiem, abyśmy umieli się podporządkować jedni drugim abyśmy ukorzyli się pod mocną ręką Boga inaczej mówiąc chrześcijanin to jest człowiek który jest ubrany w pokorę obleczcie się w szatę pokory tak mówi Piotr obleczcie się wiecie szata zdobi człowieka tak jest powiedzenie nie proszę nie szata zdobi człowieka przepraszam nie szata tak jest Dobrze, żeście mnie sprostowali. Ale Słowo Boże mówi, mamy się oblec, nie być nadzy. Mamy się oblec w szatę pokory. Czyli nie w jakąś tam szatę, ale w szatę pokory, czy też nie być nagimi przed Bogiem. Pokora właściwie ocenia też siebie. Nie jest nie ma destrukcyjnych myśli. Wiecie, Saul, pierwszy król Izraela, Saul, ja myślę, że chociaż czytasz o nim historię, wydaje się, że jest bardzo pokorny. Jak go mają wybrać na króla, już właściwie zapadło, on się gdzieś tam ukrywa w taborze, taki jest nieśmiały, ale ja myślę, że on miał dużo kompleksów. Dużo kompleksów. To nie była pokora. Pokorny człowiek wie, kim jest. Wie, że ma wartość, wie, że Bóg go miłuje, wie, że nie musi się niczego wstydzić. To jest pokora. A z drugiej strony, pokorny człowiek wie, że ma swoje granice, których nie wolno mu przekroczyć. Nie wolno mu się wywyższać ponad innych, próbować zapanować wobec innych. Nie jest zarozumiały ani nie manipuluje. Aby wykorzystać innych dla swoich celów. Podobnie pisze apostoł Jakub w swoim liście, kiedy mówi bardzo dokładnie na temat duchowej walki. W podobny sposób w czwartym rozdziale e, pisze tak, e, od szóstego wiersza: Owszem, większą jeszcze okazuje, e, mówi o Bogu, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Te same myśli. Apostoł Jakub, chociaż to są dwa różne listy, dokładnie te same rzeczy, te same myśli w tej duchowej walce, w tym sprzeciwieniu się diabłu, to samo mówi: bądźcie pokorni. Poddajcie się Bogu. I wtedy, kiedy poddacie się Bogu, będziecie mogli przeciwstawić się diabłu. I tam jest to słowo, jak go lubię. Ono oznacza dosłownie ucieknie od was w popłochu. Diabeł będzie uciekał w popłochu. Nie ty i ja, ale diabeł będzie uciekał w popłochu. Ale kluczem do autorytetu, do tego jest to, że ja pierwsze uniżam się przed Bogiem. To znaczy, że ja słucham tego, co On mówi, i, chcę, i postępuję tak, jak On mówi. Ufam i temu, co On mówi. To słowo poddać się, podporządkować, zatem jest niesamowicie ważne w relacji z ludźmi i w relacji z samym Bogiem, jeżeli chcę chodzić w mocy i w autorytecie. To słowo poddać się oznacza uzależnić. Być posłusznym. Wiecie, to samo słowo użyte jest odnośnie pana Jezusa, kiedy jest napisane, że Jezus był posłuszny swoim ziemskim rodzicom. Był im poddany. Syn Boga, żywego, jako dziecko dorastający, młody człowiek, był posłuszny, poddany swoim rodzicom. A później jest napisane, że był we wszystkim poddany ojcu i wykonał do końca wolę ojca. Kiedy jest napisane, kiedy wykonał absolutnie wszystko. Bóg też obiecał, że wszystko podda pod stopy Jezusa, daje Mu władzę i autorytet. Tak więc widzimy wyraźnie, że aby mieć zwycięstwo wobec szatana, móc się Mu przeciwstawić w autorytecie, w mocy. Wszystko zaczyna się od postawy pokory, podporządkowania się Bogu. Czyli chcę powiedzieć. Ja zależę od Boga. Nie polegam na sobie swojej mocy. Moja moc, moja siła, mój autorytet jest w moim Bogu. Ukuszcie się więc. Moi drodzy, to jest, to słowo ukorzyć się pod ręką Boga określa jeszcze coś więcej. Ja po prostu wchodzę w tak bliską społeczność z Bogiem. Jestem z Nim połączony. Bo kiedy zaczynam wierzyć, kiedy uwierzyłem w Jezusa, Biblia mówi: My mamy z Nim wspólnotę, społeczność. On zaczyna w nas mieszkać, a my mieszkamy w Nim, tak mówi Boże Słowo. I nie próbujcie, żebym Wam to wyjaśnił. To jest prawda. On, nie wiem jak On, ale On obiecał i On to zrobił, ja to wiem. On zamieszkuje we mnie przez wiarę, przez wiarę. Kiedy wzywałem Jego imienia, by przebaczył mi moje grzechy. Ale też on mieszka we mnie, a Biblia mówi, i my mieszkamy w nim. I myślę, że ta przypowieść o krzewie winnym jest tutaj tym, co pokazuje, co to znaczy, że ja i ty jesteśmy, jeżeli jestem mu poddany, podporządkowany, to znaczy, że jestem z nim ściśle połączony. Jezus mówi: Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Wyobraźcie sobie, cokolwiek by spowodowało odcięcie latorośli od, od korzenia, od krzewu. Ona usycha, ona ginie, ona nie ma siły, bo życie płynie z krzewu, którym jest Chrystus. Życie Boże płynie dla Ciebie i dla mnie z Chrystusa, który mieszka w nas, w Twoim i w moim sercu, przez wiarę w Jezusa. Ale kiedy tą, zaczynam luzować tą społeczność, tą relację z Bogiem, to zaczynam słabnąć. Nasze życie i błogosławieństwo Pana spływa tylko wtedy, gdy, tak jak ta latorość, trwamy w krzewie winnym. Oczywiście Bóg robi wszystko, aby nas oczyścić i te latorośle, te niewłaściwe pędy odcina, abyśmy mogli owocować dla Boga. Tak więc, gdy poddaję się Bogu i gdy trwam w tej bliskiej relacji z Bogiem, będę miał autorytet, aby przeciwstawić się diabłu, będę miał wiarę, aby przeciwstawić się diabłu. Tu jest jedna taka rzecz w tej duchowej walce, w tym zmaganiu się z przeciwnikiem. Tu dalej jest napisane nie tylko ukusz się, ale tu jest napisane wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Pomyślałeś kiedyś, że Bóg ma. Na piecze o Twoje życie, bo to słowo staranie też można oddać piecze. On jest. Dosłownie Bóg troszczy się o mnie, o wszystko, co dotyczy Twojego i mojego życia. Dlatego jest napisane: Diabeł próbuje włożyć, jeśli nie uda mu się poprzez pychę, zarozumiałość, diabeł próbuje zaatakować nas poprzez troski. Moi drodzy, czasami wierzący ludzie, Czytałem wczoraj o takich dobrze prosperujący finansowo chrześcijanie, małżeństwo, których Bóg błogosławił, nagle jakieś nastąpiło załamanie. Musieli sprzedać cały majątek, wszystko. Wszystko. I diabeł na pewno przychodził i zaczął mówić: widzicie, gdzie jest wasz Bóg? Widzicie? Nie macie błogosławieństwa? Nie macie powodzenia? Gdzie jest Bóg, zostawił was? Oczywiście, że takie rzeczy i takie próby będą przychodzić, aby się okazało, czy Bóg jest Twoją i moją największą wartością, czy rzeczy tego świata. Musimy dokonać właściwych wyborów. I troska, co teraz będzie, jak sobie poradzimy, czy dam rady. Czy Bóg naprawdę mnie kocha, a może Bóg już zapomniał o mnie? Dzisiaj czytałem z kolei, kiedy jeszcze rozważałem nad tym kazaniem, przypomniałem sobie o innym człowieku, mężu Bożym, pastorze, którego Bóg wcześniej przez sen ostrzegł, co się wydarzy w jego życiu, ale on o tym zapomniał. A później był atakowany przez diabła mocniej i mocniej, aż w pewnym momencie. Doszedł do takiego stanu rozpaczy, że Bóg go zostawił, że już nie ma dla niego łaski, nie ma żadnej nadziei, że on stracił absolutnie wszystko, że Bóg go sądzi za jego stare grzechy. Doszedł do takiego stanu, że nie wiedział, co z sobą zrobić. Troska, zmartwienie. Pierwsze jest małe, ale później zaczynamy nad tym myśleć, to jest coraz większe. A Bóg mówi: Odwróć od tego wzrok i popatrz na tego, który jest Bogiem, który ma pieczę o twoje i moje życie. Amen. Nie pozwól diabłu, aby zdobył ten przyczółek. Wiecie, to jest piękne słowo: Bóg, mnie, ciebie. Chroni szczerze, nawet kiedy przechodzę przez dolinę cienia śmierci, on tam jest ze mną. Tak jest napisane? Czasami jestem na wyżynach, czasami idę nad wody spokojne, czasami mam duchowego jadła pod dostatkiem, a później przychodzi ciemna dolina Dolina śmierci, mówi Dawid w 23 Psalmie. Ale tam też jest mój zbawiciel i mój Pan. Amen? Jest. Ale diabeł mówi: Nie, 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 Bóg zapomniał o tobie. O nie, wiecie, ja wierzę, bo tak mówi Boże Słowo, że Bóg jest miłością, który ma dobre myśli i zamiary wobec swojego stworzenia. Bóg nie przygotował dla ciebie i dla mnie piekła, ale przygotował dla diabła i jego aniołów, nie dla nas ludzi. Jeżeli ludzie tam się znajdą, to tylko dlatego, że zlekceważyli łaskę i miłość Bożą. Troska. Wiecie, że w przypowieści o czworakiej roli jest mowa o trosce. W Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Siewca wyszedł i ziarno rzuca. Jedno padło na drogę, inne między, na skałę, inne między ciernie, inne na dobrą ziemię, i tam, gdzie padło. Międzyciernie. Tam jest napisane: Troska, łuda bogactw, pragnienia rzeczy tego świata, zaduszają Słowo, powodują, że to Słowo nie przemawia z całą mocą do Twojego i do mojego życia. Troska okrada nas z wiary i z zaufania Bogu. To słowo troska, które tutaj jest użyte, oznacza zmartwienie i niepokój. A Biblia mówi, Piotr pisze w tym liście: Wszelką troskę mamy złożyć na Pana. Dosłownie obarczyć Pana tym, co przeżywamy. Powierzyć to jemu. Cokolwiek mnie martwi, zajmuje umysł, nie pozwala spać, funkcjonować, gdyż się martwię, mam złożyć na niego mojego Pana, gdyż On ma o mnie staranie. Inaczej mówiąc, to słowo staranie oznacza też, że Bogu zależy na mnie. Dosłownie, tak można też przetłumaczyć, gdyż Bogu zależy na Tobie, złóż staranie, gdyż Bogu zależy na Tobie. Słuchajcie, nie możemy mieć lepszego przyjaciela, jak od naszego Pana. I chociaż diabeł będzie Ci mówił, gdy będą jakieś rzeczy się dziać, w Twoim życiu, a, a każdy z nas przeżywa i przechodzi przez różne doświadczenia i próby. Więc jedno, stań mocno i powiedz: Nie, mój Bóg troszczy się o mnie, ma pieczę o mnie, jemu zależy na mnie. Słowo życia mówi tak, bo On zawsze o Was myśli i interesuje się wszystkim, co Was dotyczy. Dlatego mam być trzeźwy. Tu jest użyte, bądźcie trzeźwi. Czyli inaczej mówiąc, nie pozwól, żeby twój sposób myślenia był zamglony, był w, w jakiejś, no wiadomo, że kiedy przychodzą różne trudności, to jest nawał różnych myśli. Nie pozwól. Wiecie, to słowo być trzeźwym oznacza człowieka, który nie jest upity winem. Powiecie, jak ktoś wypije, przestaje oceniać właściwe sytuacje. Ludzie robią straszne rzeczy. Dlatego Biblia mówi, nie upijajcie się. Pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nie upijajcie się, bo w tym momencie staje, człowiek przestaje kontrolować samego siebie i robi rzeczy straszne i może zrobić straszne. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący. Zwróćcie uwagę, że on chodzi jak lew, nie jest lwem. Śpiewaliśmy pieśń, że Jezus jest lwem z pokolenia Judy. Diabeł wszystko mistyfikuje, wszystko naśladuje. Nawet trójca szatańska jest jakby naśladowaniem trójcy Bożej w Biblii. Bądź trzeźwy. Inaczej mówiąc, staraj się. Uchwyć prawdę Słowa Bożego, trzymaj się jej. Ta trzeźwość w naszym myśleniu jest niezbędna, abyśmy ocenili właściwie sytuację. A więc mam się uniżyć przed Panem, mam się przyoblec w pokorę wobec ludzi i Boga, mam się poddać Panu, być w Nim, od Niego zależnym we wszystkim. I dalej mam złożyć wszelką moją troskę na Niego, wierząc, ufając, że on się troszczy, mam być trzeźwy, zachować trzeźwość. Moi drodzy, te cierpienia, jak tutaj pisze Piotr, przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie czyli nie dotyczą tylko ciebie. Wszyscy, wszystkie Boże dzieci doświadczają tego cierpienia, kiedy diabeł chodzi jak lew. Kiedy ryczy coraz głośniej, nie dasz rady, jesteś przegrany, nie ma dla ciebie przebaczenia, Bóg o tobie zapomniał, już więcej się nie módl, On cię nie słyszy. Wiecie, to jest ten ryk, który rozlega się wokół nas i to jest coraz potężniejsze. A apostoł Piotr mówi, nie, bądź trzeźwy, czujny, unisz się, miej relacje i przeciwstaw się diabłu. Czasami myślimy, ale Boże, wiecie, ja miałem takie sytuacje w moim życiu, że jedną rzeczą, którą potrafiłem zrobić w tej duchowej walce, powiedzieć: Boże, ja już nie mam sił. Ja całkowicie zdaję się na Ciebie. Całkowicie, jeśli Ty mi nie pomożesz. I wtedy w mojej słabości, tak jak mówił apostoł Paweł, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, wtedy Bóg przychodzi. I udziela nam siły i mocy, abyśmy mogli biec dalej, bieg wiary. Dajcie mu odpór. Wiecie, Jezus musiał da dać diabłu odpór, kiedy był kuszony. To samo słowo jest zapisane w liście do Efezjan 6, 13. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli w stosownej chwili dać diabłu odpór. Jeszcze raz. Poddać się Panu. Mieć z nim relacji, być zależnym od niego, nie iść włas według własnych myśli, złożyć na niego troski. I teraz daj diabłu odpór. To słowo dać odpór oznacza stawić czoło, stanąć naprzeciw, przeciwstawić się. Ten pastor, o którym Wam mówiłem, który doszedł do takiego momentu w tym śnie, który Bóg mu dał, widział człowieka. Który siedział w pokoju i był w obecności ducha ciemności. I nie mógł się wyrwać z tego pokoju. Co wstał, to siadał. Co wstał, to siadał. Był jak sparaliżowany. A on mówi: Tak, patrzyłem na to i powiedziałem: A ja wyjdę w imieniu Jezusa. Mówi: Bezpiecznie wyszedłem. Ale później, kiedy to na mnie przyszło, i kiedy byłem tak udręczony, że myślałem, że to już jest koniec, i Bóg mówi, A pamiętasz ten sen i co wtedy zrobiłeś? I on wtedy ukorzył się i stanął naprzeciw i w imieniu Jezusa mówi: Ja z tego wyjdę. Mówi, nie stało się tak od razu. To trwało przez dłuższy czas. Ale za każdym razem w imieniu Jezusa mówi, dawałem mu odpór i mówi: To jest nieprawda. Ja wierzę, co Bóg do mnie mówi i o mnie w swoim świętym słowie. Tak więc ten diabeł będzie ryczał. Wiecie, czasami jesteśmy sparaliżowani duchowo sparaliżowani, ale Bóg mówi bądź szczęśliwy. Oceń właściwie sytuację, wiedz, że Bóg ma troskę o ciebie, myśli o tobie. To nie jest tak, jak diabeł próbuje ci wmówić. I kończąc ostatnia rzecz, kiedy rozważałem ten fragment, raz zastanawiałem się, od razu mi się, może nie od razu, dwa dni temu przypomniał Dawid. Wiecie, Dawid był nastolatkiem. Nie wiem, 16, 17 lat. Dawid kochał Boga, ale zobaczcie jego pokorne serce. Był najmłodszym z braci w domu swojego ojca. Był ósmym synem. Ja sądzę, że nie był dobrze traktowany w swoim domu. Pas owce swojego ojca. Bo jak później czytamy rozmowę najstarszego brata z nim, który tak pogardliwie odnosi się do Dawida: tych parę twoich owiec, idź, ta idź tam, paść. Ale Dawid kochał Boga, miał z nim bliską społeczność, był pokorny. I tam. Kiedy paste owce, pamiętacie, kiedy przychodził lew czy niedźwiedź porywał owce, to on nie mówił no trudno, jedna mniej. Biblia mówi, biegłem za nimi, chwytałem za grzywę tego lwa, wydzierałem z paszczy lwa i niedźwiedzia owce, tłukłem ubem lwa, o skały, dałem odpór. A później przyszedł, bo taka dziwna sytuacja, Filistyńczycy powstali przeciwko Izraelowi. To jest ciekawe. Ja mówię, Boże, co jest. Przecież tyle razy tę historię czytam. Tam jest napisane: Oni weszli na terytorium Izraela, postawili stopę, zajęli miasto Soho i tam rozłożyli się obozem. Z jednej strony góry, z drugiej stanął Izraela, a pośrodku była dolina. Zajęli miejsce na terytorium Bożego Ludu. To jest jedna rzecz. I Dawid tam przyszedł, ale tam coś się wydarzało. Pamiętacie tego Goliata? Biblia mówi, że bluźnił Bogu Izraela, szydził. Mówi: Niech ktokolwiek stanie tutaj do walki: jeśli ja wygram, wszyscy będziecie niewolnikami, to robi właśnie diabeł. Szydzi, chce wzbudzić strach i lęk, bo dział, diabeł działa poprzez strach, chce pozbawić nas odwagi. I chce nas zniewolić zupełnie. I ja sobie wyobrażam, ja próbuję sobie to wyobrazić. Ci izraelscy żołnierze przy, wychodzili co dnia stanąć w szyku bojowym, naprzeciwko wychodzili e, Filistynczycy i wychodził ten Goliat, a oni, Biblia mówi, chowali się jak osika, trzęśli się ze strachu, i nie było nikogo. To byli ludzie zaprawieni w walce. I przyszedł sobie taki chłopiec, pastuch, Dawid. Ale ten człowiek, w nim było coś. Coś z Bożej autorytetu i mocy. On mówi, kim jest ten Filistynczyk? Miał ponad 3 metry wysokości. Kim on jest? Kim on jest, że będzie bluźnił Bogu? Popatrzcie, Dawid musiał coś zrobić. Dawid z odwagą stanął naprzeciw. Dajcie mu odpór, stanął naprzeciw. Powiedział, nie będzie ten nieobrzezanie bluźnił Bogu i ludowi Bożemu. Tam jest taka też, nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagę. Goliat stawał rano i wieczorem. I tak sobie pomyślałem. Rano już na cały dzień pozbawiał Izraela odwagi i na noc ich pozbawiał odwagi. Wieczorem, kiedy stawał i bluźnił. Aby nie mogli być, funkcjonować w dzień ani w nocy. Pozbawiał ich odwagi. Ale Bóg chce, żebyśmy byli jak Dawid. Żebyś ty i ja, abyśmy byli jak Dawid. A więc muszę być pokorny jak Dawid. Muszę mieć bliską relację z Bogiem jak Dawid. A wtedy będę miał odwagę, i kiedy wróg wstanie, i chociaż będę się zmagał, będę płakał, to jednak stanę i powiem: nie. Stanę naprzeciw. Nie w swoim imieniu. Pamiętacie, co Dawid powiedział? Ja nie idę do ciebie w moim imieniu, bo ja siły nie mam. Ale idę do ciebie w imieniu Boga Izraela. On ma moc. A wiesz, że ty i ja. Jak już na samym początku powiedziałem, Bóg jest w nas, Chrystus jest w nas, Ty i ja możemy wstać i w imieniu Boga, do którego należymy, przeciwstawić się diabłu. Gdy nie ma wiary, nie ma odwagi. I diabeł doskonale o tym wie i poprzez strach próbuje często pozbawić mnie odwagi, a przez to osłabia moją wiarę. I na koniec przeczytam. W końcu bracia, dodam siostry, umacniajcie się w Panu. I w potężnej mocy Jego, przywdzielicie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami, czyli przed przebiegłością, chytrością, oszustwem diabła. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami i ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wiedz jedno, Bóg jest z tobą. Bóg jest ze swoim ludem, ze swoimi dziećmi. I tam jest, Dawid mówi takie piękne słowa, walka należy do Pana. On da zwycięstwo. Ja tylko muszę stanąć przeciwko, nie uciekać. Ale Bóg daje siłę i moc. I wróg będzie pokonany. Chcielibyśmy powstać, drodzy, aby się modlić. Przeciwstaw się diabłu. I to słowo jest skierowane do nas wszystkich, do Bożych dzieci. To jest słowo skierowane do Kościoła, do nas, aby dać nam zachętę. Pamiętaj, jak zabójcza, jak niebezpieczna jest troska, jeśli w sobie wcześniej z nią się nie rozprawimy. Ona urośnie do niebotycznych rozmiarów i przestaniemy widzieć Boga. I nie pozwól, żeby diabeł wzbudził w Twoim myśle fałszywy obraz Boga, że On cię zostawił. Że się Tobą nie interesuje, że Cię nie kocha. To diabeł nas nienawidzi i robi wszystko, aby nas zniszczyć. A Bóg jest miłością i Bóg nas miłuje. Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoją dobroć. I Panie, dopomóż mi pamiętać zawsze, że jesteś Bogiem, który mnie miłuje. Pomóż mi stawać jak Dawid, Panie, tak jak mówi Twoje słowo, naprzeciw wroga, nie bać się i nie uciekać, ale abym wierzył z ufnością, Panie. Sprzeciwiał się tej, tym kłamstwom szatana. Boże, tak uwielbiam Cię i wywyższam. I dziękuję Ci za Twoje święte słowo. Panie, składam się w Twoje ręce i składamy się w Twoje ręce, ufając, że przez Ciebie i w Tobie jest nasze zwycięstwo wobec przeciwnika. Amen.